Każdy kryzys gospodarczy czy szok, z którym mamy do czynienia obecnie, przemodelowuje i restrukturyzuje gospodarkę. Część firm, które też są nieefektywne, czy może nie miały odpowiednich modeli biznesowych na tego typu warunki, mogą nie przetrwać, pomimo tego, że wdrażane są rozwiązania, które mają amortyzować czy osłaniać polską gospodarkę. Są również branże, które paradoksalnie na tym kryzysie nie tracą aż tak dużo, bądź mogą też zyskiwać. To jest szeroko rozumiany handel internetowy i e-commerce, wydłużające się kolejki do sklepów internetowych. To jest jeden z elementów, który obserwują zdecydowanie konsumenci, ale sama branża już wskazuje na to, że w warunkach izolacji społecznej w dużej mierze przerzucamy się na ten handel online. Wiele firm i sklepów tradycyjnych próbuje w ostatnim czasie wdrażać też platformy do handlu online i te działania również narastają. Za tym idzie również całe zaplecze związane z narzędziami, przez które również teraz rozmawiamy, czyli nowe technologie, które umożliwiają kontakt, wymianę informacji, platformy, komunikatory, wszystko, co umożliwia wideokonferencje, czy na przykład prowadzenie spotkań grupowych, czy prowadzenie projektów. To są mechanizmy, które w warunkach pracy zdalnej, szkoły zdalnej, czy również rozliczeń części działań firmowych, które są realizowane zdalnie, są absolutnie dzisiaj kluczowe. To są też już działania dzisiaj na poziomie infrastruktury krytycznej, bo kwestia dzisiaj dostępu do internetu szerokopasmowego, szybkiego, bezpieczeństwa danych, to są elementy, które po tym kryzysie na pewno będą zyskiwały na znaczeniu. I świat, w którym obudzimy się po pandemii, a na pewno taki nastąpi, na pewno będzie inny niż ten, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Możliwe, że wiele osób w ramach tego odseparowania dzisiaj społecznego będzie łaknęło wręcz offline'owych kontaktów i te branże będą miały chwilę później przestoju, ale wiele ścieżek dzisiaj jest przecieranych i prawdopodobnie będziemy z tych narzędzi również w większym stopniu korzystać w kolejnych latach i to w dosyć dużym stopniu pewnie zrewolucjonizuje świat, który znamy.